Witam serdecznie. W rozmowach z Państwem, czyli widzami kanału Gazetki i Promocje, niezwykle często pojawia się ostatnio temat przetworów na zimę. Myślę, że jest to związane po prostu z tym, że temat przetworów częściej niż zwykle przewija się w naszym codziennym życiu. Każdy teraz, kto tylko ma taką możliwość, ale też ten, kto potrafi, to zaprawia, co się tylko da. Taka to już tradycja w krajach, gdzie pory roku są tak zmienne jak u nas. Zimą za to przyjemnie będzie zasiąść do obiadu i zagryźć potrawę marynowanym grzybkiem czy kiszonym ogórkiem. No i na święta zrobić bigos z kiszonej samodzielnie kapusty. No i ze wspomnianymi grzybami, czy to marynowanymi, czy suszonymi, wszystko jedno. A skoro o przetworach i bigosie mowa, to można się też przecież pokusić o zrobienie swojej domowej kiełbasy, czy to suszonej, czy peklowanej. W każdym razie byle smacznej i pasującej do wspomnianego bigosu. Ciekaw jestem, jakie Państwo przygotowujecie na zimę przetwory. Chętnie się dowiem, a i może Państwa pomysłami zainspiruję. Czasem bowiem najlepsze pomysły są gdzieś niedaleko, tylko są przez nas niezauważane. Zatem pochwalcie się Państwo swoimi przetworami w komentarzach. A ja tylko dodam, że w Dino, sklepie, do którego zazwyczaj mamy najbliżej, możemy znaleźć sporo artykułów przydatnych przy takich przygotowaniach na zimę, ale i przydatnych na co dzień. Zapraszam więc do zapoznania się z całością oferty i życzę udanych zakupów, miłego dnia i do usłyszenia.